Witam serdecznie, gdzie pokażę Państwu, jak przygotować makaron smażony z sosem hoisin. Na początku 150 g makaronu błyskawicznego miksao zalewamy wrzącą wodą. Odstawiamy na bok na 10 minut, po czym odcedzamy. W międzyczasie rozgrzewamy już łuka. Łuk zaczyna już dymić. W tym momencie wlewamy 2 łyżki oleju arachidowego. Na rozgrzany tłuszcz wrzucamy 300 g pokrojonej w cienkie plasterki wieprzowiny. Całość smażymy mieszanie. Do lekko podsmażonej wieprzowiny po około 2 minutach dorzucam jedną cebulę pokrojoną w drobną kostkę oraz 2 ząbki czosnku, również drobno pokrojone. Teraz dorzucamy i dalej jeszcze chwilę smażymy mieszanie. Po minucie smażenia do łuka dodaję 6 pieczarek, takich pokrojonych w takie plasterki oraz jedną zieloną paprykę pokrojoną w paski. Całość smażymy, ale mieszając. Po 10 minutach od momentu zalania makaronu, on już jest al dente, dlatego teraz go przecedzam i zlewam porządnie zimną wodą. Zauważcie, że tutaj warzywa jeszcze dalej pracują, a makaron praktycznie już doszedł. I taki zlany zimną wodą makaron przecedzam i odstawiam na bok. Warzywa prawie dochodzą. W tym momencie wlewam jedną łyżkę oleju sezamowego. Dajemy na rynkę sezamowego smaku. Dodajemy do smaku około 2 łyżki jasnego sosu sojowego. Z 4 łyżki duże sosu ostrygowego. Dość gęsty, dlatego trzeba tutaj trochę pomóc mu wyjść. Oraz oczywiście sos hoisin. No tutaj w zasadzie z pięć dużych łyżek. Wszystko dokładnie mieszamy. Wszystkie składniki sosu fajnie nam się wymieszały. Po około 2 minutach dodaję wcześniej ugotowany makaron. Oczywiście on jest w zasadzie bez smaku. Teraz jak wszystko wymieszamy fajnie, no to makaron nabierze smaku. I w razie potrzeby dodajemy tych sosów, które dodaliśmy wcześniej. Zaraz. Na sam koniec dodam jeszcze odrobinę sosu. Kończymy. I zaraz będziemy podawać. Makaron w sosie hoisin jest już gotowy. Możemy wykładać na talerz. Na sam koniec porcję przyozdabiamy pokrojonym w paseczki szczypiorkiem. Smacznego!